Witam, witam wszystkie bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie znowu seria Dziadowizna wraca na kanał. Także nie zapomniałem o niej. Seria nadal jest aktywna. Minęło troszeczkę miesięcy. Tam zakończaliśmy ostatni odcineczek. Kto nie pamięta, to ja przypomnę, zakończaliśmy ostatni odcineczek na robieniu, na zbieraniu buraków dla pani Kazimiery. Był to listopad. Buraki pozbieraliśmy. Teraz mamy, już tutaj wam włączymy na chudach. Teraz mamy marzec. Także teraz mamy marzec i sobie będziemy. Minęło pół roku, miejmy. Troszkę pieniędzy nam zeszło, bo to wiecie, jak jest od listopada do marca, nic się nie działo. Ale na polach nam już troszeczkę podrosła pszeniczka, bo my mieliśmy chyba pszeniczkę, rzepak na polach nam podrósł, nasze pola 40, 17 i 12. Także na wszystkich polach mamy rzepak, ale jedno pole mamy nieobsiane jeszcze. Z tego co widziałem, dobrze widziałem, że jest jedno nieobsiane. Chyba tak, chyba jedno pole tutaj po 12 jest nieobsianym polem. I chciałbym na nim ziemniaki zrobić. Też widzę, że tu są ziemniaczki, ale te ziemniaki, nie wiem, czy to nie trzeba będzie, jest zebrane właśnie. I trzeba będzie chyba to najpierw zakultywować i zasadzić ziemniaki, bo teraz mamy marzec i w marcu można ziemniaki już, sadzić. Także ja jadę szybko, szybki czek na GOS. Jeszcze tu sobie zmniejszymy, żeby się mapka wam nie przeszkadzała. Zetorek nowy jest, także ja jadę zetorkiem nowym szybki czek zrobić na pole, co tam się dzieje, ale wezmę przy okazji kultywator, bo mam wrażenie, że tam trzeba skultywować. Wiecie, i później będziemy sobie tam ziemniaczki machać. Dobra, czy my tu możemy podczepiać? Możemy. Muszę ten manual attachment jeszcze tutaj dograć, żeby, tak jak mówiłem, polepszać seryjkę cały czas. Dobra, ten zetorek jakiś taki cichy, mam wrażenie, w środku jest. To sobie wyjdziemy z niego. Tak, dawno nie było serii, także wracamy z powrotem do niej. Mam nadzieję, że mapa nie będzie nadal zbugowana, jak była zbugowana, bo ta mapa jest mega zbugowana. Ja cały czas na tej serii walczę, żeby ją odbugować. Jeśli będzie za bardzo zbugowana, to się, myślę, przeprowadzimy na inną mapkę. I jeśli byście chcieli, żeby się przeprowadzić na inną mapkę, to zostawcie komentarz, na jakiej mapce byście widzieli gospodarstwo. Bardzo chętnie, nie? Bo mi ogólnie ta rabacina się bardzo podoba, ale tak jak mówię, no jest to zbugowana mapa i no i nie zawsze idzie w parze z chęciami, jakie tutaj byśmy chcieli na tej mapie sobie zrobić. Także zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz, jaką byście chcieli widzieć mapkę, jeśli już byśmy się mieli przenosić, nie? Dobra, widzę, że tak, po szybkim obchodzie pola faktycznie trzeba będzie tutaj skultywować to pole, chociaż po ziemniakach to chyba powinniśmy zaorać nawet. Ale orka trochę za długo by nam wyszła. Nie chcę też dzisiaj jakoś super przeciągać. Mamy tu trochę słomki, to słomka nam się przyda. No i nasz rzepaczek piękny, piękny rzepaczek rośnie. Nawieziony, dobra. Dobra, skultywujmy troszeczkę po ziemniaczkach i będziemy sobie... Jest 8 rano, ja pamiętacie, gramy na czasie razy 5 i staramy się wyrobić w ten jeden dzień, który mamy. Pieniądze też staramy się mieć tak jak mamy, żeby tu nie było, jak to się mówi, lipy, nie? Dobra, jedzie, dymi jedzie. Trochę ten zetorek za szybko jedzie z tym kultywatorem, bo 17 to mi się wydaje, że to jest mega szybko. Ja bym tutaj jakieś 10 nim pojechał, bo 17 to jest mega szybko na kultywację, szczególnie przy takiej zadymie. No, także wracamy na serię Dziadowizna, żeby nie było. Troszeczkę mi się luźniej zrobiło już na kanale, bo tam już mam troszeczkę mniej serii. Dlatego zrobiło się to miejsce też na Dziadowiznę. Też tak jak mówiłem, już to wiele razy powtarzałem, wielokrotnie, będziemy starać się zwiększać ilość farminga na kanale. Chciałbym, żeby go było zdecydowanie więcej farminga. Tym bardziej, że farming jest bardzo dobrą grą. I tym bardziej, że od farminga zaczynaliśmy ten kanał.
Więc teraz chciałbym zwiększać ilość farminga u siebie, to raz. Dwa, jeśli ktoś nie wie, to ja robię we wtorki live'y z farminga, więc zapraszam też na live'y. Jest możliwość też zagrać wtedy ze mną, więc zachęcam, zapraszam. To dwa i z takich nowości trzech, to jeszcze dostałem możliwość bycia takim, powiedzmy, partnerem na YouTubie, więc jest też możliwość, to niedługo pewnie będzie, możliwość zakupienia wsparcia na kanale. Jeśli ktoś by był chętny, to no to bardzo by było mi miło, żeby tutaj wsparcie na kanale też się pojawiło. Progi jakie będą, to tam jest chyba 5 zł, 10 zł i 40. Różne progi wsparcia są, różne za to są też, różne za to będą też atrakcje, że tak powiem, dla wspierających. Ale tak jak mówię, to wszystko jest, jak wiadomo, dla chętnych. Kto tam ma wolny grosz, to no to wtedy, prawda? Dobra, ale to za chwilę niedługo się powinno pojawić to wsparcie. Muszę jeszcze dorobić sobie parę ikonek, emotek i wtedy to aktywować. Dobra, Cultivation idzie spoko, tylko Jezus Maria, jak to się dymi, jak to sucha ziemia chyba dzisiaj. No i widzę, że nie kompletnie tutaj kultywuje mi w tej stronie. No dobra, no to trudno. Troszkę krzywe to pole jest, no ale musimy to zaakceptować. Będziemy starali się, to trzeba byłoby, wiecie, łopatą tu chyba wjechać albo jakimś walcem i to wyprostować. Jesus, to się musi tak dymić. Halo. Łopanie, ale się zadymił chłop. No dobra, skończymy to, może to nie będzie ten tak źle. Dobra, wejdźmy w tę kabinę, bo to kurde, wiecie, za duży dym z tyłu, jak się jedzie z tyłu. Skończymy sobie kultywację i zobaczę, czy ja mam jakiś obornik, bo mógłbym obornik rozrzucić tutaj po kultywacji. Jak ja bym rozrzucił obornik po kultywacji, no to wtedy byśmy sobie ziemniaczki mogli jeszcze zasadzić dzisiaj. Ziemniaki mam swoje, także nie będę musiał kupować do sadzenia. No i byłoby elegancko, tylko jak wiecie, tutaj na tej mapce tekstura jest sklepana, więc będę sadził pewnie prosto, a tekstura będzie się robić w poprzek, więc no tak standardowo, nie? Standardowo jak na tej mapie, musicie pamiętać. Szkoda, że twórca już nie poprawia tej mapy, nie update'uje. Może jakoś mi się uda zupdate'ować gdzieś kiedyś, żeby chociaż jakieś teksturki 3D wskoczyły, żeby to lepiej wyglądało. Będę musiał popatrzeć. No ale do tego czasu musiałbym się nauczyć tego Giants Editora. No ale to jest ciężka buła, niestety, żeby się nauczyć Giants Editorka. Dobrze. 1100 mamy. Zakończaliśmy ostatnio na 2000. Z tego co pamiętam, 2000 chyba 200 jakoś mieliśmy. No to ten 1000 nam zleciał na, wiecie, na, przez zimę na opłaty i tak dalej, nie? Tam już jedzenie nie będę odejmował, ale takie rzeczy jak opłaty. To nam zszedł 1000, dlatego mamy tylko 1000 w kieszeni. To jest troszeczkę słabym wynikiem, bo musimy przeżyć aż do kolejnych żniw za ten 1000. No i będziemy się łapać pewnie jakichś kontraktowych rzeczy. Daliśmy ostatnio Władzia, kupiliśmy Zetorka, także to jest na plus. Właśnie ten zetorek, którym jeżdżę, to jest plusik. Mamy jajeczka, moglibyśmy jeszcze w sumie podjechać jajka sprzedać, bo widziałem, że jakieś tam chyba jajka były do sprzedania. No to trochę pieniędzy byśmy mieli z tych jajek też. No, a potrzebujemy, wiecie, troszkę ziarno chyba mamy, bo dla kur chyba ziarno mam. Bo kurki też mamy na tej serii. Ja też bym się przymierzał do zakupu kolejnej ziemi, żeby na tej ziemi może z czasem postawić jakąś oborę na krówki albo coś, ale to zobaczymy. Mamy też własnego bizona. Bizona się dorobiliśmy, żeby na kontrakty jeździć. Także z własnym kombajnem na wiosce to już nam będzie lżej i łatwiej. Nie będziemy też musieli gdzieś tam wynajmować kombajnisty, bo ostatnio wynajmowaliśmy Czesława, jak pamiętacie. Jak nie pamiętacie kombajnisty Czesława, to poszukajcie na kanale odcinek, bardzo fajny, bardzo sympatyczny. I Czesiu też dawał radę, także chyba jeden z lepszych kombajnistów na wiosce.
Polecam, polecam. Brać go do siebie na gospodarki. Dobra, myślę, tutaj taki kawałeczek nam został i za chwilkę podjedziemy. Lusterka oczywiście są tutaj, no nie ma lusterek w tym zetorze. No, są takie, jakie są. I do niczego. No, ja się stęskniłem za dziadowizną, nie wiem jak wy, ale ja się stęskniłem za dziadowizną, w ogóle stęskniłem się za jakąkolwiek serią farmingową tutaj. Jezus, ale to dymi, masakr. Okrutnie, okrutnie zadymia mnie tu. No, ale tak jakbyście sobie chcieli jakieś pole zakupić, to też musimy mieć pewnie z 20 tysięcy na pole. No nic nie poradzimy, nie? No pola tak kosztują po 20-25 tysięcy. Moglibyśmy w dzierżawę wziąć jakieś, muszę tylko popatrzeć jak te dzierżawy tutaj działają. I może nam by się udało jakieś dzierżawę wziąć, tylko czy byśmy odpowiednią ilość zarobili na tym polu, bo jeśli my weźmiemy w dzierżawę pole, prawda, będziemy za nie płacić powiedzmy 500 zł miesięcznie. No, to nam trzeba będzie prawie, wiecie, prawie 6 tysięcy tego pola nam zejdzie na rok, na koszty, nie? No, a jak ja nie zarobię 6 tysięcy z pola, no to tak będzie średnio. No to wtedy ta dzierżawa się nie będzie nam opłacać. A więc dlatego muszę dzierżawę przekalkulować. Czy w ogóle tu ktoś chce wydzierżawić i czy w ogóle tutaj ktoś by dzierżawił i za jaką cenę, nie? Dzierżawy są. W ogóle, wybaczcie, przez zimę się człowiek przeziębił i tyle to zostało, nie? I kaszel został. Nie chce kaszel zejść. Dobra, pole się już prawie kończy. Ja też nie chcę mieć na tej serii jakichś super mega dużych pól, bo wiecie, nie chcę też robić odcinków po godzinie, że tylko będę kultywował przez godzinę. Fajnie byłoby, tak jak mówiłem, to już kiedyś mówiłem, dwie, trzy pracki pokazać na serii, nie? To by było spoko, więc dlatego jest na razie tak, jak jest. Zostają mniejsze pola. Tu ostatnio też były ziemniaki na tym polu. No i w tym samym miejscu będą znowu ziemniaki. Bo to jest dobre pole do ziemniaków. No cóż więcej mogę powiedzieć. Dobre pole do ziemniaków. O. Także w tym roku zainwestowaliśmy w rzepak i w ziemniaki. Także to nam akurat powinno wystarczyć. To nam powinno wystarczyć. Mam nadzieję, że rzepak w miarę sypnie i rzepak da nam troszkę pieniędzy więcej. Jak nie, to będziemy, kurde, magnatem ziemniaczanym i wszędzie będziemy ziemniaki robić. Bo z ziemniaków jednak można troszkę najwięcej zarobić tutaj. No i tak to wygląda, że ziemniak daje dużo pieniędzy. Ziemniak dużo sypie, dużo plonuje, dużo pieniędzy daje. Okej. Tu już jest pole skończone. Chyba gdzieś tutaj jest na kilku miejscach. Się wydaje tak tutaj. Dobra, ja sobie na szybkości popatrzę. Tak, jeszcze jest jedna kropeczka. Gdzieś tam jeszcze zostało. Tutaj, dobra, tutaj jeszcze zostało. Dobra, możemy jechać. Możemy jechać po maszynkę, żeby tutaj posadzarkę, tak to się chyba nazywa fachowo. Posadzarka do ziemniaków, po to pojedziemy. Gdzieś tam na gospie ją miałem. Także mam nadzieję, że to zadziała. Nie wiem, ile ziemniaków będę w ogóle potrzebował, także przewiduję, że ze 2 tony może pójdzie na to, nie? Jakby poszło 2 tony, to by było ok dla nas, bo my chyba więcej nie mamy nawet. No a to zobaczymy sobie, nie? Mam nadzieję, że te 2 tony, kurde, to nam tu pójdzie. Znaczy, no nie chciałbym nawet, żeby 2 tony poszło, nie? To byłoby średnio, jakby nam tu miało więcej pójść niż 2 tony. Ale dobra, odłożymy sobie kultywatorek. I spróbujemy. Tutaj mamy naszą chatkę. Fajnie, fajnie się wpasowuje w klimat wioski, o tak bym powiedział. Tylko nad tym wjazdem muszę jeszcze kiedyś. Nad tym wjazdem jeszcze muszę kiedyś popracować, bo ten wjazd jest bardzo do nas stromy, aż taki za stromy.
No i muszę kiedyś nad nim popracować. Uciekaj, pies. Halo, pies, uciekaj. Co za piór. Dobra, kultywatora zostawimy. Odczepimy go gdzieś tutaj. Dobra, kultywatorek odczepiony. Ja muszę chyba bizona wyciągnąć. No bo tutaj mam z boku waszy dom sadzarkę, więc chyba bizon musi być wyciągnięty. Dawaj, bizoniks. Tych ciebie trzeba wyciągnąć. Bo inaczej nie damy rady, nie? Bo inaczej my sobie nie damy rady. Dobra, podjedziemy nim tu pod altany. Uciekaj, pies. Tu pod altany zajedziemy. Piękny bizonik, naprawdę. Bardzo fajny bizonik. Piesek, żyjesz? Dobra, siema. No i my tutaj mamy tą maszynę. Maszynę. Ja ją może ręcznie trochę przepnę. Tego ziarna. O, dobra. No i weźmiemy sobie ją i będziemy ziemniaczki sadzić. Do dziadowizny to już chyba w ogóle jest trzeci powrót. Mi się wydaje, że już kiedyś dziadowizna była też przerywana, później znowu zaczęła. Także do trzech razy sztuka. O Jezus, i koło urwane. Dobra, ile my mamy? 151 tutaj ziemniaków. Szukam w ogóle, szukam mojej autosanki. Bo nie wiem, gdzie jest moja przyczepa. Gdzieś zaginęła. Powinna być, ale gdzie jest, to nie wiem. Tu mam właśnie tak, jajeczka. Niecałe, ile tutaj? 200 kilo jajek. Tutaj mamy ziemioki. Także szukam w ogóle mojej na przyczepę autosanki. Nie wiem, czy przez zimę nam ją... A jest tutaj. Dobra, jest. Trochę zdezelowana. Jak wiecie, hamulce nie zrobione nadal. Ale ziemniaków na nią nasypiemy i podjedziemy sobie, wiecie, na pole z tym. Zobaczymy, jak szybko nam schodzą w ogóle ziemniaki, nie? Zobaczymy, jak to szybko nam ziemniaki schodzą z tej maszyny naszej. No i sobie będziemy nasypywać z autosanki. Tam gdzieś wysypie gdzieś na polu i... tylko, że to pewnie trzeba będzie Ursusikiem sobie tam naładować na tą autosankę. No tylko, że ona tak kurde lata dziwnie. Będziemy w pierwszej kolejności chcieli zmienić tą autosankę, bo z taką naczepą to się nie da w ogóle żyć, nie? I nie da się nic z nią robić. Ona już nam uprzykrzała tamten rok, więc no na pewno jak zarobimy jakieś pieniążki, to no to będziemy chcieli zmienić sobie autosankę na coś innego, na jakąś inną naczepkę, przyczepkę, na jakąś inną przyczepkę będziemy sobie chcieli to zamienić, nie? Bo to tak jest, niestety. Jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, to no to zapraszam na poprzednie odcineczki, tam na pewno zauważycie, jak autosanka ucieka przez połowę pola, nie? No, dobra. Wchodzimy ta tekstura tutaj. Witam ponownie. Coś mi zerwało farminga, także wracamy ponownie. Wy pewnie tego nie zauważycie, ale ja to odczułem, bo mi wyłączyło grę. Także lecimy sobie z tymi ziemniaczkami. Będziemy tutaj... zobaczymy, jak ta tekstura ma się tutaj na tym polu, ale wydaje mi się, że ta tekstura jest jakby w lewo ustawiona bardziej, tak pod takim kątem, nie? Więc zobaczymy, ale no trudno, no tak jak jest, tak sobie zrobimy. Tą trzeba maszynkę jeszcze dodatkowo włączyć. Nie, już jej nie trzeba włączać. I teraz popatrzmy, jak jedzie tekstura. Tak, tekstura jedzie w lewo niestety. To zrobimy sobie ten jeden rządek, nie? A później pojedziemy w lewo, żeby to jakoś wyglądało, wiecie. Żeby to miało ręce i nogi. Troszkę się dymi. Ziemniaczki schodzą, ale jest ok. Dobra, nie ma tragedii. Tak jak mówiłem, jeden rządek sobie zrobię i mniej więcej będę wiedział, w którą stronę tekstura leci. No i tak sobie spróbujemy zrobić, jak ta tekstura
Wiecie, to żeby to źle nie wyglądało, ale to jest mega dziwne, że ta tekstura właśnie tutaj akurat na polu w tą stronę, nie? No, to tak, kurde, powiem wam, poprzek, kurde, poprzek pola jest, nie? No nic na to nie poradzimy, no musi być tak jak jest, poprzek pola sobie będziemy robić. Także ziemiok jest jak najbardziej... Dobra, weźcie, bo wiecie, co to mi przeszkadza. Tak mi przeszkadza to. Normalnie, nie wiem. Iść to do tutaj gdzieś to wyrzucimy. Bo na tą kubkę to położymy i niech mi to nie przeszkadza, ta jedna. Bo mają sobie, trzeba będzie zwieść na gospę, nie? Ładnie wygląda zetorek, kurde. Zetorek ładnie wygląda. No dobra. To tutaj sobie ziemniaczki posadzimy. No i będą rosnąć. A później jak posadzimy, to kurde, gdzieś miałem w ogóle beczkę od rozlewania gnojowicy, wiecie? Miałem, ale czy nadal ją mam? Wiecie, to jest tak, że jak człowiek idzie, wchodzi do jakiejś serii po jakimś czasie, no to dużo rzeczy brakuje nagle. Tak jakby to gdzieś, jakby nagle jakieś, wiecie, chochliki gdzieś tutaj kradły to nam, no ale no co zrobić, nie? Może faktycznie ktoś przez zimę, wiecie, beczkę mnie to tam zabrał, nie? Nigdy nic nie wiadomo. Dobra, widzę, że ten dym nadal tu się utrzymuje. Już nie taki duży, ale nadal się utrzymuje. Więc będą się nad nim popracować też. Dlaczego tu takie suche pole? Dobra, no musimy robić poprzek. No inaczej niestety nie damy rady. Tekstura nam nie chce współpracować z nami. Także no nic z tego nie zrobimy. Ale i tak jest ok. Tak jak mówię, no tutaj patrząc jak ta mapka jest troszkę zbugowana, to i tak daje radę, że tak powiem. Ziemniaki też nie schodzą jakoś wybitnie, widzę. Ja tu liczyłem, że ze 2 tony nam zejdzie, ale widzę, że w sumie chyba nawet nie zejdzie nam 2 tony. Także ja sobie tutaj myślę, że z 500 kilo wezmę. Na naczepę, znaczy na przyczepę i ten. I zobaczymy, nie? Myślę, że 500 kilo nam powinno wystarczyć. Żeby to pole obskoczyć, nie? No zobaczymy. Bo tutaj ten kawałek nam ze 150. No, myślę, że z 500 mogłoby nam wystarczyć. Dla pewności mógłbym wziąć nawet więcej. Tylko tego drzewa trzeba będzie uważać. No i patrzcie, ziemioczki muszą być. Ziemniaki to podstawa, nie? Na każdej gospie ziemniak to podstawa. Tak się składa, że Polska słynie z ziemniaków, z cebuli. Właśnie szkoda, że nie ma cebuli tutaj w farmingu. Ja bym bardzo chciał, żeby cebula była i cebula by się pojawiła. Ale tak nie tak, wiecie, z modów czy na jakiejś mapie, tylko po prostu, żeby Giants dodał cebulę. Bo jednak cebula jest bardziej popularna, mi się wydaje, od jakiejś tam bawełny. Choć mogę się mylić, no ale wiecie. No ale cebulka byłaby fajna też tutaj do robienia, nie? No i elegancko leci. Robią się rzędy. To jest ten paralel occlusion. Taka imitacja gleby 3D, jakby ktoś nie wiedział, chociaż pewnie to wiecie. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, to jest imitacja gleby 3D. To nie jest gleba 3D, to jest imitacja gleby 3D. W ogóle to nie jest jakby... To jest płaskie, nie? To jest płaskie, tylko tak wygląda, że nie jest płaskie. A tak naprawdę to jest troszeczkę falowane. Widzicie, jak chodzę, on tak chodzi góra-dół, więc to jest troszeczkę falowane i narzucone cienie na to. No, także tak średnio. Szkoda, że nie mamy tutaj farmingu gleby 3D. Naprawdę to by dużo by tutaj zmieniło to. No, ale to jest pewnie od razu cały silnik graficzny trzeba byłoby przeinstalowywać. Na nowo grę robić. Wszystkie zależności, całą fizykę, więc wydaje mi się, że Giants nie jest na tyle dużym studiem, żeby on ogarnął taką fizykę. Chociaż patrząc, ile zarabiają teraz, ile na tym farmingu zarobili, bo naprawdę dużo, chyba tam ponad 1 000 000 kopii im się sprzedało, no to
No to powinni mieć pieniążki na jakiegoś dobrego. Na jakiegoś dobrego, żeby to nie powiedzieć, fizyka. Czekajta, bo mi się skończyły ziemiory. I ja tak jadę bez na skończonych ziemiokach. Także kawałeczek nam się nie dosiał. Dobra, zmienimy sobie na naszego Ursusika. Także dzień dobry, to jest nasz Ursus. I teraz bym musiał podłączyć. Teraz bym musiał sobie podłączyć oczywiście ten ciężarek. Nie wiem, czy go nie będziemy musieli zabrać, tą autosankę. Dobra, czy ja tym bizonem tam wjadę z powrotem? Chociaż może nie będę nim wjeżdżał, wiecie? No bo jeszcze tam będziemy potrzebowali maszynę odłożyć. Chodź, Ursus. Ale się gadzie. Dobra, widzę, że on ma jakąś trawę w tym. Po zimie się trawa tam naleciała. No i zobaczymy. Troszkę paliwka ma mało, kurde. Będziemy musieli go podjechać, zatankować jeszcze. No i ten Ursus jest troszkę słaby, więc na pewno sobie zmienimy tego Ursusa, albo damy go na warsztat, oddamy. Bo on troszeczkę jednak z biegami coś ma. Tak jak to już mówione było, skrzynia biegów u niego leży totalnie. Także sobie go oddamy na warsztat, ale to musimy troszkę zarobić. Chociaż widzę, że tutaj nagle mi wskoczyło jakaś darmowa kasa. Dobra, ja sobie to od razu wezmę. To tam 70 usuniemy. Dobra, te 1000 nam zostanie. Jakaś darmówka nam tutaj wskoczyła. Wiecie, to człowiek tak ma. Jak kurde gra się zrestartuje, to różne dziwne rzeczy się dzieją. No, także. To jest farming, to jest giant, to na to nawet nie zwracajcie uwagi. Dobra, ja sobie tu zajadę tak, żebym tu miał prosto tą naczepkę i okej, dobra. I powinna ona stać? Nie, ona będzie uciekać, to jest norma u niej, nie? Stój! Stój! No, masakra. Dobra, no jakoś ją tam poprawimy. Ona nie ma tego dyszla, wiecie, przed niego jakby zabezpieczonego i to tak jest. Dzieje się, co się z nią dzieje. O, kura mi chciała skoczyć do tego. Dobra, ja potrzebuję, no, ze dwie łyżki chyba, nie? Ile taka łyżka? 200 ma 58. Ile taka łyżka miała? 400, no. Ze dwie łyżki myślę, że potrzebuję tych ziemniaków nie więcej. Alko. Dobra, jedna łyżunia i no, teraz dwie mi chyba powinno wystarczyć. Dobrze, że tu mamy jakieś ziemniaki jeszcze. Zostały nam tutaj ziemniaki po ostatnim roku naszych zbiorów. Tylko nie wiem, gdzie jest beczka, kurde. Beczkę też gdzieś powinniśmy mieć. Ciekawe, gdzie jest beczka, kurde, od gnojowicy. Tutaj stoi zetorek. No nie widzę tej beczki. Będę musiał ją poszukać, może kurde, pytać na wiosce, czy widzieli moją beczkę od gnojowicy. Bo mi się wydaje, że gdzieś była, ale no nie dam sobie, wiecie, ręki obciąć. To się mówi, ręka, noga, mózg na ścianie. Dobra, będziemy teraz musieli jakoś podłączyć fantastycznie tą autosankę. Cały czas utrudnienia, nie? Cały czas utrudnienia. Halo, autosanka. Patrzcie, ją za koło przeciągniemy, bo ona to jest normalnie wariatka. Stoisz? Dyszel nie w tą stronę, dyszel w tamtą stronę, dyszel. Halo, dyszel w tą stronę. To co za wariatka? Troszkę się musimy z nią natarmosić. Bo inaczej ona nie będzie. Dobra, jest. Podłączony hak. Halo? Tu nie jedziesz? A, okej, dobra, bo ona się nie podłączyła jednak. No, no to i to tak jest właśnie z nią. Dlatego to jest pierwszeństwo zmiany, nie? Pierwszeństwo zmiany z autosanką jest. Bo my tutaj już się z nią za dużo sezonów męczymy. Lodu? O, panie.
Łap tego dyszla. Dyszel nie chce współpracować z nami dzisiaj. Totalnie nie chce z nami dyszel współpracować. Dobra. Nie podłączyło? Nie podłączyło. Kurde. To za dziadostwo. Masakra z nią. Patrzcie, ona sobie sama piruety robi, nie? Oj, wariatka, wariatka. Oj, wariatka. No ja o tym mówię właśnie. Dlatego czasami się zniechęcam. Nagrywać tą serię. No bo takie cuda się dzieją, nie? No ale no co zrobisz? No co zrobisz? Jak nic nie zrobisz, Marian. Jeszcze pod nią podjeżdżam, ona dodatkowo wtedy ucieka, nie? Ona tak jakby dopiero wtedy łapie kolizję. O, la, 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 la. Dobra, idziemy ją wziąć i tak ją, kurde, trzeba, wiecie, szejknąć raz a porządnie, żeby ona się wyszejkowała i żeby stała prosto. Dobra, chodź tu, oprzyj się o mur albo coś i stój. Wyjmij mnie tego dyszla. Weź go wyprostuj. O, stój. Dobra, stoi. Teraz będzie magia, czy jak pod nią podjedziemy, czy ona się nie aktywuje, nie? Bo ona się jakby aktywuje, jak się pod nią podjeżdża. Dobra, jest. Dobra, udało się. Można śmiało jechać. Można śmiało jechać na pole, w końcu te ziemioki tam zostawić. O ile tylko nam się uda z tym Ursusem, nie? No dobra, dobra. Już zapomniałem, jakie mam maszyny na tej serii. I że nie są to maszyny pierwsza klasa. Ale tak to jest, jak się przejmuje jakieś stare gospodarstwo i wiecie, i musi się je doprowadzić do ładu i składu, nie? No tak to wygląda, no nic na to nie poradzimy. Jeszcze na tą stację benzynową będę musiał podjechać za niedługo. Chociaż może teraz zajadę na stację. Parę litrów zatankować, chociaż ta stacja, nie wiem czy, no stacja chyba nie w tą stronę, stacja chyba w tamtą była. No nic, dobra, jakoś się uda bez, prawie na pustym baku przejechać. Jakoś damy radę. W ogóle ta autosanka jest tak zbugowana, że jakbyśmy ją chcieli powiększyć, bo można ją skonfigurować w warsztacie. No to wtedy nie sypie na nią nic, nie? Więc no, moja ocena tej autosanki to jest 2 na 10. Nie polecam, nie polecam. Ładnie tylko wygląda, nie? Bo wygląda tak fajnie staro. Za wygląd ok, ale za funkcjonalność jest tragiczna, nie? O, już widzimy naszego zetoreczka. No i znowu będziemy musieli, wiecie, odczepić, nie? Bo to... Jak dopiero ją odczepimy, to dopiero ona się, wiesz... Wiecie, będziemy mogli... Chociaż wysypiemy na ziemię. Nie będę się tutaj, kurde, pierdaszył z tym. Wysypię na ziemię, o ile będę mógł tutaj wysypać gdzieś na glebę. Bo pewnie napiszę, że to nie jest nasz teren. Fajnie byłoby gdzieś tutaj w rogu nasypać. Na naszym terenie. Dobra. Ona otwiera się do tyłu też, czy nie? Czy nie bardzo? Czy ona się tylko na boki? Lewo, prawa, prawa, lewa, lewa. Dobra, no to tutaj się pani wysyp. Dobra, elegancko. Eleganso. I teraz jakbym ją odpiął, to ona zacznie uciekać przez pół pola, zdając życie. To skręcimy z tym dyszlem. Stoisz? Stój. Dobra, a my nabierzemy sobie łysiunkę i tam sypniemy do tamtej maszyny. Dobra, 200. Tam chyba więcej, nie wiem czy tam więcej wchodzi. Chłop już normalnie czwarty bieg wrzucił, żeby tu kurde 3 km na godzinę jeździć. O, pójdzie ten Ursusik do zmiany. Szczególnie, że na modhubie się pojawiły fajne Ursusy.
które działają bardzo dobrze, więc sobie pewnie zamienimy. Dobra. Teraz pytanko, czy mi się to uda wsypać, czy to będzie gdzieś na ziemię sypać, bo to też tak może być, nie? Że to się będzie na ziemię sypać. No i oczywiście na tej mapie tekstury wysypywania. Wszystkie jakieś sklepane, bo wszystkie są, wiecie, szare. O! Sypał do maszyny? A nie. Cofaj, Marian, do tyłu, dawaj, dawaj, dobra. Ty masz dostępu do tego terenu, ja nie chcę na ziemię, chcę do maszyny sypać. Halo? Dobra. Sypnął do maszyny. No dobra, 260 jakoś tam wchodzi, także nie ma tragedii. Idziemy robić dalej. Dobra, tam nam troszkę zostało. Więc muszę się zawrócić i to zrobić, ten kawałeczek. Nie chciałbym już po sadzonym jeździć za bardzo. Dobra, w dół i jedziemy. Dobra, no tam troszkę pola nam zostało. Ja sobie pewnie, tu już chyba wychodzi koło 35 minut odcineczek. Więc prawdopodobnie ja sobie to dokończę już poza odcineczkiem, nie? Tak, żeby was też nie przeciągać. Ja też nie robię żadnych timelapsów, to wiecie? Bo mógłbym robić timelapsy, ale nie chcę poświęcać czasu na timelapsy. Bo wtedy moje nagranie byłoby 2 godziny, a wy byście widzieli filmik 20-minutowy. Także troszkę mi szkoda tego czasu, za ten czas mogę nagrać inne filmiki dla was, więc to tak mniej więcej wygląda, nie? Że nie chciałbym tego timelapsa utrzymywać na polach. Także spoczko. Dobra. Będziemy sobie zakończać. Taki dzisiaj odcineczek. Troszkę ziemniaczków, troszkę kultywacji, troszkę wkurzania się na maszynę i na jak to się nazywa? Na przyczepkę, autosankę. No ale nic nie poradzimy. Także dzięki wielkie, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że seria będzie nadal aktywna, że seria będzie się podobać. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę, zostawcie suba, jeśli tego jeszcze nie robicie. Nie poddajemy się. Mapa Rabacino, nie poddajemy się. Jeśli oczywiście, tak jak mówiłem to na początku, będziecie chcieli, żebym się przeniósł na inną mapę, to dajcie znać. Dajcie znać, na jakiej mapie byście najchętniej chcieli widzieć serię. I czy w ogóle jest taka mapka dla was jakaś, nie? A tymczasem będę się z wami żegnał. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć, cześć.